Outcast to dość dziwny przypadek gry, która w pewnych kręgach uchodzi za produkcję kultową, ale są to dość niewielkie enklawy gamingowej społeczności. Gra z 1999 roku nie była hitem, a jej premiera przeszła bez wielkiego echa. To jednak jeden z tych przypadków, w których nie zawiniła jakość produktu, lecz brak promocji. Gra jak na swoje czasy oferowała wiele świeżych rozwiązań, a otwarty i świetnie wykreowany obcy świat wręcz powodował mimowolne opadanie szczęki. Nie było więc wielkim zaskoczeniem, że z czasem gracze coraz bardziej zaczęli doceniać dzieło belgijskiego studia, co po bagatela 18 latach zaowocowało wydaniem remake'u zatytułowanego Outcast Second Contact. Niestety to, co w 1999 roku było przełomowe, w 2017 było standardem albo archaizmem i jedynie graficzne odświeżenie klasyka spotkało się z chłodnym przyjęciem. Załoga Zapodziel Studios nie należy jednak do takich, co się łatwo poddają i na zgliszczach anulowanego Outcast 2 The Lost Paradise stworzyli Outcast A New Beginning, czyli kontynuację przygód byłego komandosa, który ponownie trafia na planetę Adelpha. Czy A New Beginning będzie rzeczywiście nowym początkiem, który przekona do siebie nie tylko fanów pierwowzoru, ale także nowych graczy? Na to i wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć w recenzji. Startujemy! Początek gry jest dość enigmatyczny. Nieco podstarzały Cutter Slade, czyli protagonista pierwowzoru, materializuje się nagle z pozoru w obcym dla siebie miejscu. Nie wie, co się stało, jak tu trafił. No, w zasadzie niewiele pamięta oprócz tego, że jest komandosem. Chwilę później mężczyzna zostaje zaatakowany przez kobietę z rasy Talan i po krótkiej pogawędce dowiaduje się, że jest na Adelphie, którą zaatakowały tajemnicze roboty. Co ciekawe, Slade mówi płynnie językiem miejscowych, według których jest Ulukajem, czyli zapisanym w przepowiedniach ludzkim zbawicielem planety. Następnie ruszamy przed siebie i zaznajamiamy się z podstawowymi mechanikami. W nasze ręce trafia odrzutowy plecak, a chwilę później pistolet. No i oczywiście trafiają się pierwsi oponenci, czyli tajemniczy najeźdźcy. Sam zarys fabuły, jak i jej rozwinięcie trzymają całkiem przyzwoity poziom. Jest trochę tajemnic do odkrycia, motyw zdrady i tęsknoty za bliskimi. Całość jednak skupia się i dąży do jednego głównego celu, jakim jest wyeliminowanie drenujących planetę najeźdźców z kosmosu. Niestety mam sporo obiekcji co do tego, w jaki sposób gra wprowadza nas do historii i rozgrywki. Przez pierwsze 2-3 godziny jesteśmy atakowani masą scenek przerywnikowych, przeplatanych rozwleczonymi rozmowami z tubylcami, podczas których pada tyle obcych dla graczy nas, że trudno śledzić je z zainteresowaniem. Pal licho nazwy własne miast, osad, funkcji czy obrzędów, ale na Adelphie nawet nie da się zginąć, tylko się rewertuje. Całkiem fajnym rozwiązaniem jest dodanie słownika tłumaczącego wszystkie obce wyrażenia, ale nie zmienia to jednak faktu, jak źle rozłożony jest środek ciężkości w pierwszych godzinach gry. Dostaliśmy broń, dostaliśmy odrzutowy plecak i aż rwiemy się do bitki i zwiedzania, a tymczasem po jednej cutscence robimy dwa kroki, uwierzcie mi, dosłownie dwa kroki, by odpalił się kolejny film. Być może twórcy chcieli się pochwalić animacjami, szerokim wachlarzem opcji dialogowych, wielowątkową historią, ale według mnie akcenty zostały rozłożone nieproporcjonalnie, przez co początek gry jest według mnie odpychający i nie angażuje gracza tak jak powinien. Szkoda, tym bardziej, że gdy już gra się przed nami otworzy z pełnym dobrodziejstwem inwentarza, produkcja Belgów może się podobać, a momentami nawet zachwycać. Wątek główny jest jednak całkiem spójny, a gdy już historia się nieco rozrzedzi i nie jesteśmy atakowani przytłaczającą ilością informacji, zaczyna być angażujący. Z czasem nasza uwaga głównie koncentruje się na odwiedzaniu kolejnych lokacji, rozmowach z Talanami oraz wykonywaniu dla nich pomniejszych zadań i tym samym zdobywaniu ich zaufania. Nie brakuje kilku ciekawszych misji, ale większość ma taki retro vibe gier RPG sprzed 20 lat, szczególnie tej popularnej w Polsce serii tworzonej w Tartaku. Również dialogi, poziom humoru i same kreacje postaci trącą nieco myszką, ale ma to swój urok. Rzec można nawet, że pod względem prowadzenia narracji nowy Outcast to trochę taki list miłosny do gier z końca lat 90. i początku XXI wieku. Myślę, że starsi gracze docenią. Młodsi mogą być zaskoczeni. Przebyłaś taką drogę tylko po to, żeby się przywitać? A może w waszym świecie jestem jak Beatlesi? To byłoby zrozumiałe. Beatlesi? Brzmi tajemniczo.
Głównego bohatera nawet da się lubić, czasem sypnie jakimś sucharem, po którym drgną nam kąciki ust, ale też humor nigdy nie zniża się do jakiegoś żenującego poziomu. Antagonista jest przyjaskrawiony i zepsuty do szpiku kości, tak by czasem nikt nie miał wątpliwości, kto tu jest złolem. Dość przeciętnie wypadają talanie, choć z pewnością nie można zarzucić, że są bezbarwni. Twórcy starali się tak bardzo, by każdy mieszkaniec Adelphy był jakiś, że część postaci pobocznych prezentuje się nie tyle w sposób zabawny, co karykaturalny i irytujący. Ej, wiem, że dla was wyglądam śmiesznie, ale wy dla mnie też. Nie. Wy wyglądasz znakomicie. Po prostu... Dobra, to do niczego nie prowadzi. Docenić należy fakt, że gra ma pełną polską lokalizację i wypada ona całkiem nieźle. Choć duża w tym zasługa tego, że oryginalna gra aktorska jest po prostu bardzo przeciętna. Stan techniczny lokalizacji jednak nie jest najwyższych lotów. Część kwestii nie jest przetłumaczona i często w rozmowę wplatają się zdania w języku angielskim. Nierzadko zdarza się, że niektóre kwestie brzmią jakby były nagrywane innym głosem. Niekiedy brakuje także odpowiedniej normalizacji dźwięku i dialogi są zbyt cicho i nie mogą się przebić przez lecącą w tle muzykę. A skoro już jesteśmy przy soundtracku, to otrzymujemy solidną porcję symfonicznych aranżacji o różnym charakterze. Muzyka w zależności od sytuacji sprawnie buduje klimat. Jednym razem wprowadza nas w sielankowy, wesoły nastrój, innym razem tworzy tajemniczą aurę lub atmosferę niepokoju i napięcia. No dobrze, tak w sumie opowiedziałem trochę o narracji i postaciach, ale pewnie jesteście ciekawi, jak się gra w Outcast A New Beginning. Bez wątpienia nie jest to gra tak rewolucyjna jak produkcja z 1999 roku, ale na tle obecnie wydawanych tytułów segmentu AAA czy AA ma też sporo do zaoferowania. W zasadzie jest to przygodowa gra akcji w otwartym świecie z małymi zapożyczeniami elementów z gier RPG. Choć rozmów z wyborem kwestii dialogowych jest całe mnóstwo, to jednak w żaden sposób nie kształtują historii i nie mają wpływu na relacje z napotkanymi postaciami. Po prostu czasem możemy dowiedzieć się nieco więcej o świecie, albo olać i ograniczać się do absolutnego minimum. Core rozgrywki stanowią więc misje wykonywane dla konkretnych postaci, czy też będące związane z danym miejscem. Każda misja składa się z mniejszych zadań, które stanowią swoistą sieć aktywności, prezentowaną za pomocą diagramu. To dość ciekawe rozwiązanie, gdyż zazwyczaj mamy do czynienia z listą zrealizowanych i aktywnych misji. Tym razem prezentowane jest nam na schemacie, jak każde kolejne wypełnione zadanie prowadzi do następnego celu. Same zadania jednak nie są złożone i głównie polegają na odbijaniu stacji wiertniczych, zbieraniu surowców dla miejscowych, pokonaniu potwora, eksportowaniu zwierząt czy też rozmowie z konkretną postacią z innej lokacji. Słowem, biegamy z punktu A do punktu B. Jednak misje to nie wszystko i dość spora, otwarta mapa usiana została przeróżnymi aktywnościami, dzikimi kosmicznymi stworami oraz surowcami służącymi chociażby za amunicję. Co istotne, gra nie oferuje typowego otwartego świata w stylu gier od Ubisoftu. Z jednej strony mamy liniową historię z jednym zakończeniem, z drugiej postęp w grze czy odblokowanie kolejnych misji nie jest uzależnione od levelu naszej postaci, bo ta w sensie dosłownym takiego nie posiada. Świat gry możemy przemierzać bez ograniczeń już po pierwszych godzinach, a postęp fabularny jest uzależniony od stanu wypełnianych dla miejscowych zadań. Tak więc gdziekolwiek i kiedykolwiek byśmy nie trafili, każdy przeciwnik jest w naszym zasięgu, a każda osada jest gotowa powierzyć nam misję. Rozmiar świata gry, choć na mapie nie prezentuje się jakoś okazale, to jednak zapewnia spory zróżnicowany klimatycznie i pod względem ukształtowania terenu plac działań. Dlatego też nie ma się co dziwić, że rozgrywka w znacznej mierze opiera się na eksploracji. Twórcy jednak wiedzieli, żeby ta nie znudziła się graczom zbyt szybko, warto nie tylko wprowadzić punkty szybkiej podróży, występujące tutaj pod postacią uruchamianych portali, ale także mechaniki urozmaicające przemieszczanie się. W GTA mamy samochody, w Red Dead Redemption konie, a w Outcast mamy plecak odrzutowy. Na początku dysponujemy jedynie podwójnym skokiem, który i tak pozwoli nam dotrzeć niemal w każde miejsce. Ale z czasem nasz wachlarz umiejętności poszerza się o odrzutowy sprint czy szybowanie, w obrębie których też możemy dokonywać modyfikacji. Mechaniki te sprawdzają się i prezentują bardzo dobrze oraz dają ogrom frajdy. Jednak w pierwszych godzinach gry korzystanie z plecaka bywa niekiedy dość frustrujące przez jeden element. Otóż każdy skok zużywa pasek energii, który po 2-3 sekundach ładuje się automatycznie. Jednak te 2-3 sekundy, choć nie brzmią jakoś strasznie, to podczas wdrapywania się na wysokie klify czy w trakcie dynamicznych ucieczek przed drapieżnymi owadami stają się prawdziwym utrapieniem i zabijają dynamikę.
Z czasem jednak w eksplorowaniu Adelfy praktycznie nic nas nie ogranicza i bez problemu możemy wzbijać się w przestworza, wdrapywać na śnieżne górskie szczyty, czy nurkować w jeziorze, albo podziwiać oceaniczną rafę koralową. Outcast oferuje jeden z najładniejszych podwodnych światów w grach akcji, a sama mechanika pływania prezentuje się bardzo naturalnie. No, kto by się spodziewał? Oczywiście nie można zapomnieć o strzelaniu, bo po pierwszych godzinach gameplayowej posuchy ostatecznie jest go całkiem sporo i daje mnóstwo frajdy. Feeling podczas korzystania z broni palnej nie jest wcale gorszy niż chociażby w takim Uncharted. Choć doznania psuje nieco drewniane poruszanie się postaci i brak możliwości strzelania z powietrza. Minusem jest także znikoma różnorodność przeciwników, zarówno najeźdźców, jak i wrogo nastawionych gatunków fauny. Oponentów można praktycznie policzyć na palcach jednej ręki. No, może dwóch. Rozczarowujący może wydawać się także arsenał, którym dysponujemy, gdyż podczas gry w nasze ręce trafiają jedynie dwie bronie palne – pistolet oraz karabin. Mimo wszystko, dzięki modułowemu systemowi upgrade'u broni, ubogi arsenał nie doskwiera aż tak bardzo. W trakcie gry zdobywamy ulepszenia, które możemy dowolnie wpinać do kolejnych odblokowywanych slotów. Jest to fajny patent, który sprawia, że pomimo iż dysponujemy wciąż tą samą pukawką, można ją modyfikować, zwiększając moc, szybkostrzelność czy dodając przeróżne atrybuty. A system walki to nie tylko strzelanie. W grze dysponujemy także tarczą, za którą możemy się chronić przed wrogim ogniem oraz wymierzać nią cios w bliskim kontakcie. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem w Outcast A New Beginning jest niezbyt rozbudowany, ale na swój sposób złożony rozwój postaci. Z jednej strony mamy swoisty rozwój bohatera, związany z postępami w grze i dodający nam nowe moce, z drugiej mamy dwa drzewka umiejętności, rozwijające plecak odrzutowy oraz walkę. Oba te moduły rozwijane są oddzielnie i wymagają innych surowców. Do upgrade'u plecaka potrzebujemy niebieskiego helidu, a do poszerzania zdolności bojowych nanokomórek. Również ważnym przedmiotem wpływającym na rozgrywkę są eliksiry, które możemy zakupić u miejscowych handlarzy. Podobnie jak ulepszenia i minerały służące jako amunicja, czy rośliny przywracające zdrowie. Wszystko to możemy zakupić za walutę o nazwie Zorkiny, a tę głównie zdobywamy sprzedając handlarzom odnalezione podczas eksploracji Fanty. Tak więc widzicie i słyszycie, że twórcy Outcast A New Beginning szarpnęli się na całkiem ambitny projekt, który może zaskoczyć bogactwem mechanizmów i złożonością rozgrywki oraz całkiem ładną oprawą graficzną. Adelfa oferuje wiele zróżnicowanych terenów, które mogą zachwycić bujną roślinnością, pięknymi krajobrazami, ruinami zniszczonych miast oraz tętniącymi życiem wioskami. Choć na rynku jest wiele ładniejszych gier, to pod względem widoczków i zagospodarowania przestrzeni nowy Outcast jest naprawdę ładną produkcją. Nie gorzej wypadają także modele postaci, szczególnie w cutscenkach. Nie jest to może fotorealizm, ale bardzo przyzwoita, rzemieślnicza robota. Okej, ale już dość tego słodzenia, bo pomimo wielu atutów i sprawnie zrealizowanych elementów, Outcast ma swoje problemy, do których właśnie przejdziemy. A skoro przed chwilą chwaliłem oprawę, to zacznę od gliczy graficznych. Na przykład taki. Jeśli chcesz znaleźć najeźdźców, zacznij od ich trzech stacji wiertniczych otaczających wioskę. Każdy, kto kilka tygodni temu śmiał się, że krzyż na piersi Mortimera w Inkwizytorze nienaturalnie się porusza, powinien przeprosić, bo teraz tak po prostu robi się gry. Ale to nie jest odosobniony przypadek. Podczas rozmów bardzo często zdarza się, że jedna z postaci nie otwiera ust. A podczas starć wrogowie zapadają się pod ziemię i strzelamy jedynie do głowy wystającej spod powierzchni. Stan techniczny gry, choć nie jest opłakany, to jednak sporo brakuje mu do ideału i twórcy muszą jeszcze troszeczkę dopracować swoje nowe dzieło. Na PC dużym problemem jest stabilny klatkarz. Produkcja potrafi działać w 80 klatkach na sekundę, by nagle gwałtownie chrupnąć do 15. Problemy z płynnością animacji występują nagminnie, podczas szybkiego przemieszczania się z użyciem napędu odrzutowego. Zauważyłem też, że im dłużej trwa nasza sesja w Outcast A New Beginning, tym gra działa gorzej. I tak na początku liczba FPS-ów wynosiła u mnie 80-70 klatek, by po 2 godzinach było już 40. Są to wszystko jednak błędy i niedoróbki techniczne, które, miejmy nadzieję, twórcy dopracują. Tego, czego już raczej nie poprawią, jest wtórność rozgrywki. Podbijanie stacji wiertniczych może dawać frajdę, ale za 7-8 razem schemat odblokuj terminale, zniszcz rdzeń staje się rutyną.
To samo dotyczy wielu aktywności pobocznych czy zadań fabularnych, które z czasem stają się zbyt powtarzalne i opierają się w kółko na tym samym. Jednak paradoksalnie to, co na początku nie pozwala nam się w pełni cieszyć rozgrywką, czyli zagęszczona fabuła, pod koniec jest tym, co ciągnie nas do końca gry, gdy rozgrywka staje się klepaniem wciąż tego samego, chęć poznania finału nowych przygód Cuttera Slade'a jest motywatorem kierującym nas ku napisom końcowym. Czy więc warto zagrać w Outcast A New Beginning? I tak, i nie, a w sumie to nie wiem. Nie ma na to pytanie jednej odpowiedzi, bo nie mogę tej gry jednoznacznie odradzić czy też polecić. Ta gra jest jak danie złożone ze smakowitych kąsków, mniej smacznych składników i na pierwszy rzut oka niepasujących do całości. Mamy otwarty świat, ciekawe mechaniki, rozwój postaci, całkiem ładną oprawę, powtarzalną rozgrywkę, niekiedy koślawą narrację, szczyptę drewna i wujaszkowy humor lat 90. Kurczę, no ja na przykład lubię pizzę z ananasem. A wy? Tak więc cóż mogę powiedzieć, fani oryginału powinni spróbować. A reszta, jeśli nie czuje się przez tą recenzję zachęcona, to niech da szansę na wyprzedaży. To już wszystko w tym materiale, jeśli ci się spodobał, to daj łapkę w górę, nie zapomnij o subskrypcji i kliknięciu w dzwoneczek. A jeśli chcesz być najwierniejszym członkiem społeczności, to możesz również wesprzeć nasz kanał i naszą działalność. Do usłyszenia, cześć!